Dobry wieczór Państwu. Dziś wyjątkowo dr Piotr Sułkowski, który jest nieobecny, polecił zaprezentowanie naszego gościa na wykładzie z okazji Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Warszawskim i w ramach akcji Zapytaj Fizyka mojego bardzo bliskiego przyjaciela, profesora Wojciecha Grabowskiego, zaprezentować Państwu. Proszę bardzo, Wojtku, może wstań, pokaż się, tak. Jeszcze się Państwo znudzą, patrząc na mnie. Tak, Wojtek jest absolwentem naszego Wydziału Fizyki. Zrobił dyplom w 1981 roku. W 1987 roku zrobił doktorat i po doktoracie wyjechał do Narodowego Centrum Badań Atmosfery w Stanach Zjednoczonych, gdzie teraz pracuje na stanowisku Senior Scientist, to jest odpowiednik pełnego profesora i kieruje grupą badawczą w ramach tak zwanego Microscale and Mesoscale Meteorology Division i od początku swojej kariery naukowej zajmuje się modelowaniem chmur. To znaczy Wojtek inaczej niż większość z nas obserwuje i bada chmury w rzeczywistości wirtualnej komputerów i jest jednym z najbardziej znanych specjalistów na świecie z tej dziedziny. Dzisiaj Wojtek opowie nam o, profesor Grabowski, przepraszam bardzo, opowie nam o swoich pracach i w ogóle o fizyce chmur, może nie tylko z punktu widzenia komputera, ale także. Wojtku, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest mi bardzo przyjemnie być tutaj. Patrząc na listę tych ludzi, którzy tu wygłaszali podobne wystąpienia przede mną, no jestem bardzo poruszony. Nie mam często okazji opowiadać o swojej pracy w stopniu popularnym. Państwo się zorientują, że mam troszkę trudności z mówieniem po polsku. Nigdy nie miałem wykładu z tego, co robię po polsku, więc będą pewne potknięcia, które mam nadzieję mi Państwo wybaczą. Większość mojego dorosłego życia przeżyłem już w Stanach, nie w Polsce. Jako dziecko, jeżeli liczę dziecinne lata, to powiedzmy jesteśmy pół na pół. Także jest mi niewątpliwie łatwiej mówić i łatwiej tłumaczyć pewne rzeczy po angielsku niż po polsku. Przy herbacie, przy kawie, przy winie. Mówię, uważam, świetnie po polsku, bez akcentu. Natomiast w sprawach zawodowych zdecydowanie preferuję mówić po angielsku. Ale rozumiem, że tutaj muszę się skupić i mówić po polsku. Zaczynamy. Będę mówił o fizyce chmur i będę starał się Państwa przekonać, dlaczego jest ona ciekawa, dlaczego jest awangardą, dlaczego jest to, co byśmy po angielsku powiedzieli cutting edge, meteorologii, klimatologii. Myślę, że domyślają się Państwo z jakiego powodu, ale powoli do tego dojdziemy. Zaczynamy. Rzut oka na naszą planetę od razu pozwala zrozumieć, że chmury to jest to coś, co jest wyjątkowe na naszej planecie. Ocean jest ciemny, powierzchnia Ziemi jest ciemna, czyli pochłania promieniowanie. Chmury są białe, czyli odbijają promieniowanie. To, ile dociera do Ziemi, zależy od tego, ile chmur jest w danym momencie na planecie. Będziemy o tym mówić. To jest ta największa skala. Jak pójdziemy do skal troszeczkę mniejszych, to są coś, co my nazywamy mezoskalowe układy konwekcyjne. Tutaj te. Żeby troszkę Państwa zorientować w geografii, to jest, tutaj widzą Państwo wielkie jeziora. Tutaj mieszkam, w Colorado. I to są cztery stany, które się tutaj spotykają. Więc to jest to, co się nazywa w Stanach Midwest. I te układy konwekcyjne w nocy, propagujące się od gór skalistych w stronę Wielkich Jezior, to są układy olbrzymie, setki kilometrów. To jest obrazek, powiedzmy, taki już bliższy nam, stojąc na Ziemi, patrząc się na chmury. Tak mniej więcej chmury widzimy. To są małe chmury konwekcyjne. Z tyłu za nimi jest Słońce, widać, jak skomplikowane są struktury. Teraz jeżeli popatrzymy na jeszcze przez powiększające szkło na jeszcze mniejszy kawałek tych chmur, to jest zdjęcie z komory chmurowej, podejrzewam, że sprzed 15-20 lat, Szymon popraw mnie, sprzed 20 lat.
I widzimy, że to mieszanie turbulencyjne, mieszanie, które się odbywa na brzegu, ma w sobie bardzo wiele struktur. Tutaj skala jest 10 cm, czyli to jest powiedzmy około metra zdjęcie takich struktur. Ale to jeszcze nie koniec, bo jak tutaj ten obraz pochodzi od pojedynczych kropelek. Pojedyncze kropelki, jak się zderzają, będziemy o tym mówić, tutaj skala jest powiedzmy rzędu 10 mikronów, 10 milionowych części milimetra, mniej więcej 1/10 włosa ludzkiego powiedzmy. Ta geometria zderzenia tutaj jest właśnie taka, że kropelki się zderzają i zlewają. Będziemy o tym też mówić. Czyli łącznie mamy tutaj mniej więcej 10 skal przestrzennych. Od skali planety, od klimatu do tego, co się dzieje w bardzo małych skalach, jak powstaje deszcz. Bo w taki właśnie sposób deszcz powstaje. Czym się zajmuje fizyka chmur? Chmur zajmuje się w zasadzie problem, jaki jest postawiony, co powoduje, że chmury powstają, z czego powstaje deszcz, jak powstaje opad. W zasadzie są dwie dziedziny. Jedna to jest to, co mówimy, dynamika chmur, dynamika powietrza. To jest taki, prawda, rysunek burzy, gdzie tutaj burza ciągnie powietrze. No niestety, może bym jednak wziął mysz, albo będę używał jednak pointera, czyli Państwo na tej stronie będą w gorszej sytuacji. Wciąganie powietrza do chmury, powstaje tutaj, następuje kondensacja, powietrze idzie do góry, powstaje opad i dynamika chmur to po prostu opisuje, co się dzieje z przepływem, czyli to jest przepływ powietrza w chmurze. Razem z tym jest również opis, co się dzieje z rozmaitymi cząstkami. Ten rysunek stanie się Państwu bardziej jasny, jak będziemy dalej się posuwać z tym wykładem, czyli tu mamy aktywację jądra kondensacji, powstają kropelki chmurowe, powyżej poziomu zera może powstać lód, powyżej minus 40 Celsjusza będzie tylko lód, za chwilę też wytłumaczę, dlaczego tak jest. I prawda, po tej stronie mamy procesy opadowe, czyli mamy powstawanie kryształków lodu i krople deszczowe, jak prawda, lód przelatuje przez ten poziom 0 stopni Celsjusza, topnieje i prawda, powstaje deszcz. Tym się zajmuje fizyka chmur. Dobrze, zacznijmy od rzeczy zupełnie podstawowych, o której myślę, że Państwo doskonale wiecie. Skład powietrza suchego to jest głównie azot, tlen. Około procenta dodatkowych gazów, myślę, że to jest powiedzmy ta high school knowledge, że tak powiem, a wśród tego 1% jest dwutlenek węgla. A myślę, że wiedzą Państwo doskonale, że dwutlenek węgla jest ważnym gazem cieplarnianym, a ponieważ jego koncentracja rośnie w ostatnich dziesięcioleciach, mamy problem z klimatem. Nie wszyscy wierzą, że ten problem się bierze zwiększania się dwutlenku węgla, ale dla mnie nie ma wątpliwości. Dlaczego ta krzywa jest taka pofalowana? To czerwonym kolorem jest narysowane comiesięczne dane, czarnym kolorem uśrednione po roku. Te, które są comiesięczne, widzą cykl roczny. Jest więcej kontynentów na północnej półkuli. Tam te procesy, prawda, związane z latem, kiedy rzeczywiście dwutlenek węgla może być przez fotosyntezę redukowany i dlatego mamy taką właśnie poząbkowaną krzywą. Tu jedyne, na co można zwrócić uwagę, że ten wzrost jest coraz szybszy. Jak sobie byśmy tu chcieli przyłożyć liniowe, a powiedzmy skalę, to widać, że ten wzrost jest coraz szybszy. Ale oczywiście, myślę, że wiedzą Państwo również, że dwutlenek węgla nie jest najważniejszym gazem cieplarnianym. Najważniejszym gazem cieplarnianym jest para wodna. Jeżeli mamy parę wodną w powietrzu, bardzo zmienne, od ułamka procenta, zależy mocno od temperatury, to co w fizyce chmur nazywamy relacją Clausiusa-Clapeyrona, od ułamka procenta do maksimum kilku procent. Dla 30 stopni Celsjusza to jest granica 4%. Na tym diagramie trzeba by dołożyć parę wodną. Nie dlatego, że jest jej dużo więcej, ale również dlatego, że prowadzi ona oczywiście do powstawania chmur. Takim użytecznym pojęciem, które myślę Państwo znają, jest coś, co się nazywa wilgotnością względną. To znaczy ilość pary wodnej w stosunku do ilości maksymalnej, jaką można w danym momencie czy w danej objętości wsadzić, żeby uzyskać nasycenie. Czyli tej maksymalnej dla nasycenia. Oczywiście można uzyskać przesycenie, ale zazwyczaj
te przesycenia są bardzo małe, ponieważ powstają kropelki chmurowe. Tu troszkę dygresja. Pewien konflikt językowy, że tak powiem. Otóż słowo para po polsku ma w angielskim dwa znaczenia. Po pierwsze to jest to, co się nazywa po angielsku vapor, czyli rzeczywiście gaz. A po drugie po polsku mówi się para również na coś, co w angielskim nazywa się steam. Gdzie steam jest mieszaniną gazu i kropelek wody. I oczywiście myślę, że większość Państwa, jeżeli nie wszyscy, znają piękny wiersz Luniana Tuwima, Lokomotywa, ulubiony wierszyk moich już dorosłych córek, gdzie, prawda, mamy nagle gwizd, nagle świst, para, buch, koła w ruch. To jest, prawda, para. Mieszanina gazu, pary wodnej i skroplonej wody. Czym są chmury? To jest chmura, którą możemy łatwo bardzo zrobić w mieszkaniu, gotując wodę w czajniku. Czyli to jest, potocznie mówimy para, ale to jest naprawdę steam, mieszanina gazu i kropelek wody. To jest, jak wydychamy ciepłe powietrze, a tak wygląda ładna, mała chmurka. A mikrofizycznie prawdopodobnie nie różnią się one prawie wcale wielkością kropelek, zawartością wody. Różnią się sposobem, w jaki powstają. Te dwie powstają poprzez mieszania dwóch różnych mas powietrza, czy może nie mas, ale objętości powietrza, bardzo ciepłego powietrza z wnętrza czajnika albo z wnętrza naszych płuc, które zawiera dużo pary wodnej, i zimnego powietrza na zewnątrz. Wiemy, że jak chuchamy w letni dzień, nie widzimy tego, co nazywamy parą, czy steam, powiedzmy po angielsku. W chłodny dzień tak oczywiście się zdarza. Natomiast chmury powstają w zupełnie inny sposób. Mogą powstawać z mieszania, ale takie ładne chmury, które mówimy cumulus, w ten sposób nie powstają. Jak powstają? Powstają dlatego, że jeżeli wymyślimy sobie cząstkę, która jest przy powierzchni Ziemi i zaczniemy tą cząstkę unosić, ta cząstka będzie się rozprężać. Dlaczego? Dlatego, że w atmosferze ciśnienie spada z wysokością. Dlaczego ciśnienie spada z wysokością? Bardzo proste. Ciśnienie spada z wysokością, ponieważ na danym poziomie ciśnienie wynika mniej więcej, prawie dokładnie z ciężaru gazu, który jest powyżej. Więc przy powierzchni Ziemi tego gazu jest najwięcej, wyżej tego gazu jest mniej, więc ciśnienie spada z wysokością. Teraz tak, nie możemy myśleć, że to jest balonik, który się wznosi. To jest zła analogia, dlatego że balonik oczywiście ma gumową, że tak powiem, powłokę, która go trzyma. Nie, to jest cząstka powietrza, która się rozszerza na każdym poziomie, wyrównuje ciśnienie z otoczeniem. Co to powoduje? Powoduje to, że temperatura tej objętości powietrza spada. I w pewnym momencie dochodzimy do stanu nasycenia. To jest ten moment, kiedy powstaje chmura. Czyli tu wznosi się powietrze od powierzchni Ziemi, jest stan nienasycony, natomiast tutaj dochodzimy do stanu nasycenia, pojawia się chmura. Za chwilę będę Państwu tłumaczył, jak ta chmura się tworzy. Oczywiście internet jest pełen pięknych zdjęć chmur, można godzinami szukać ładnych zdjęć. To jest bardzo ładne zdjęcie, oświetlone przez bardzo nisko już nad horyzontem słońce. Widać, jak dynamiczne są tutaj te struktury. Widać, że to jest chmura bardzo podobna do tej chmury. Nie ma tutaj w niej lodu, dlatego że brzeg jest bardzo ostry. Dlaczego brzeg jest ostry? Bo chmura napiera do góry, chce iść do góry i gradient, czy różnice temperatur, różnice własności pomiędzy otoczeniem a wierzchołkiem chmury bardzo się zacieśniają. To jest jeden z powodów. Drugi z powodów jest taki, że kropelki bardzo szybko parują, a kryształki lodu parują bardzo powoli, ponieważ będziemy o tym też mówić za chwilę, jak kryształek lodu powstaje, na ogół on rośnie i ze względu na różnicę warunków względem wody i względem lodu, on będzie dosyć wolno parował. Dlatego ta chmura powyżej jest taka rozmyta. A to jest kolejne podobne zdjęcie, tak jakbyśmy widzieli chmury lecąc w samolocie. Te chmury, gdzie w zasadzie dominuje woda, nie ma lodu poniżej i część, gdzie jest lód, powyżej. Widać, to jest bardzo dynamiczny, prawda? Nie mam żadnego filmiku, żeby to pokazać. Jestem nie najlepszy w pokazywaniu filmików w takich prezentacjach, więc nie mam, ale
znowuż w internecie jest kupę filmów, które pokazują, jak chmury ewoluują, jak dynamiczne są to struktury. Tutaj naprawdę niewiele się dzieje, jest w miarę gładki przepływ i ten brzeg chmury jest rozmyty, bo te kryształki powoli parują. Jeszcze jeden podobny rysunek. Tym niemniej między tym rysunkiem a tym poprzednim jest bardzo istotna różnica, nie tylko dlatego, że jeden jest kolorowy, a drugi jest czarno-biały. Otóż ten rysunek został wygenerowany na komputerze, czyli w ten sposób, że jest to wynik symulacji komputerowej pola chmurowego, czyli umiemy rozwiązać równania, które opisują ruch powietrza w takiej chmurze albo w takiej chmurze, i jednocześnie potrafimy opisać termodynamikę powietrza, powstawanie cząstek chmurowych, powstawanie lodu, który wypada, do tego stopnia, że rysunek ten jest bardzo realistyczny. Mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgodzą. Tyle tytułem drobnego wprowadzenia. Teraz zajmiemy się troszeczkę dokładniej fizyką, która się w chmurach dzieje. Zacznijmy od chmur ciepłych, znaczy takich, w których nie ma lodu. Na przykład nie ma lodu, dlatego że wierzchołek chmury jest poniżej poziomu 0 stopni w atmosferze. Mówiłem kilka razy już o tym, że kropelki powstają. Co to znaczy, że kropelki powstają? Kropelki nie powstają same z siebie. Gdyby w powietrzu nie było tak zwanych jąder kondensacji, musielibyśmy mieć gigantyczne przesycenia, żeby spontanicznie utworzyć kropelkę lodu. Kropelkę wody. Kropelka wody naprawdę tworzy się na czymś, co w fizyce chmur nazywamy jądrami kondensacji, cloud condensation nuclei, nucleus nuclei, CCN. I nad oceanami jest to po prostu chlorek sodu, czyli sól morska. Te drobne kropelki są po prostu zmywane czy rozwiewane przez wiatr i przez łamiące się fale, prawda? Czy przez bąbelki powietrza, które, prawda, pękając, dostając się na powierzchni, wypuszczają takie małe kropelki. Proces ten, tych powstawania kropelek, nazywa się aktywacją jąder kondensacji. Nie będę starał się Państwu wytłumaczyć tego diagramu. Chodzi tu tylko o to, żeby powiedzieć Państwu, że jest teoria, którą dziś nazywamy teorią Kellera. A oczywiście jak jest teoria, to są równania, są jakieś wykresy i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie dla ekspertów ten diagram jest jasny, dla nieekspertów zajęłoby mi bardzo dużo czasu, żeby go wytłumaczyć. W każdym razie rozumiemy, w jaki sposób powstają kropelki w atmosferze. Jakie są rozmiary kropel w chmurach? Typowy rozmiar jądra kondensacji, oczywiście normalnie mamy pewien zakres, mamy widmo, ale taki typowy rozmiar to jest mniej więcej 1/10 mikrometra. Ten pointer mi zaczyna wysadać, jeśli by ktoś mógł mi dać inny. Typowa kropla chmurowa to 10 mikronów, a średnica włosa ludzkiego jest zazwyczaj od kilkudziesięciu do może 100-150 mikronów. Złośliwość przedmiotów martwych, można powiedzieć. Mała kropelka mrzawki to jest 1/10 milimetra, 100 mikrometrów, mikronów, jak czasami mówimy, mikrometrów byłoby poprawnie. Duża kropla deszczowa ma około, ma kilka milimetrów, milimetr, dwa, trzy. Jak powstają krople? Krople mogą rosnąć, czy rosną przez dyfuzję pary wodnej. Strasznie słabo coś działa. Przez dyfuzję pary wodnej, to znaczy od tego malutkiego jądra kondensacji, które po zaaktywowaniu będzie miało może mikron, może dwa. Dzięki. A będzie rosło, ten jest dużo lepszy. Do typowego rozmiaru 10 mikrometrów i będzie to się odbywało przez dyfuzję pary wodnej. Co my rozumiemy przez dyfuzję pary wodnej? To znaczy, jeżeli mamy przesycenie gdzieś daleko od kropli, para wodna będzie dyfundowała w stronę kropli, gdzie na powierzchni kropli jesteśmy bardzo blisko stanu nasycenia. Jak, prawda, te cząstki pary wodnej będą się osadzały, wydziela się ciepło kondensacji i ono jest odprowadzane do otoczenia. To jest to, co powoduje, że
że chmury mają swoją dynamikę, prawda? Jak się zaczyna wydzielać ciepło utajone, ciepło kondensacji, powietrze się ogrzewa i ma, chce, gęstość spada i to powietrze chce iść do góry. Ten proces jest opisany w równaniach, które właśnie służą do rozwiązywania ruchu powietrza z takimi kropelkami. Tutaj ważna informacja, że w typowych warunkach chmurowych ten wzrost od 1 do 10 mikrometrów, czyli od aktywacji jądra zamarzania do takiej typowego rozmiaru kropelki, to zajmuje to w typowych warunkach powiedzmy około minuty. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zrobić kropelkę mrzawki w takich samych warunkach, takie to równanie, które opisuje wzrost kropli, opisujące dokładnie te procesy, zajęłoby wiele godzin. Wniosek jest taki, że w zasadzie nie ma możliwości utworzyć kropli mrzawki, a już zupełnie nie kropli deszczowej, wyłącznie przez procesy dyfuzyjne. Potrzebny jest dodatkowy mechanizm. I ten mechanizm polega na tym, że te krople chmurowe po prostu zaczynają się zderzać. I od kropli chmurowej do mrzawki i potem do deszczu przesuwamy się poprzez zderzenia kropel. A jeżeli mamy do dyspozycji samolot i polatamy i pomierzymy w chmurach takich jak tutaj, to są dane przykładowe ze stratocumulusa, to widmo tych kropel zmierzony, jeżeli aerozol jest czysty, czy jest morski, nie ma zanieczyszczeń, będzie wyglądało mniej więcej w ten sposób. Czyli rozmiary kropel będą w tym konkretnym przypadku troszeczkę mniejsze niż 10 mikrometrów. Mogą również być krople mrzawki tutaj, w granicach 100 mikrometrów, ale oczywiście ich koncentracja będzie dużo mniejsza. To jest jedna w litrze tutaj, tu jest a jedna w centymetrze sześciennym, 1000 w centymetrze sześciennym. A teraz wyobraźmy sobie, że taka sama chmura pojawia się po kilku dniach, aerozol jest brudny i robimy pomiary w brudnym aerozolu, to jest tutaj ta druga linia i co widzimy? Koncentracja jest większa, bo ten wierzchołek jest przesunięty, rozmiary kropel są mniejsze i jest dużo mniej kropel mrzawki. Czyli zawartość jądra kondensacji wpływa na to, co dzieje się w takiej chmurze. To była mrzawka, ale oczywiście chmura, takie małe kumulusy nad oceanami, z nich potrafi padać całkiem dobry deszcz. To jest zdjęcie, które mój kolega Bjorn Steven zrobił w czasie eksperymentu RICO, na którym grupa z Warszawy też była. Piękny mały kumulusik, tu widać tęczę pod spodem, po prostu taki mały shower. Jak żeśmy powiedzieli, ten mechanizm powstawania deszczu, kiedy nie ma lodu, nazywa się mechanizmem ciepłego deszczu. No, ciepłego deszczu, ponieważ nie ma lodu, to ciepły deszcz. I oczywiście wynika to z faktu, że szybkość upadania kropli w atmosferze zależy od jej wielkości. Małe kropelki, to łatwo zapamiętać, 10 mikronów, a średnica typowa kropla spada mniej więcej z prędkością 1 cm na sekundę. Krople mrzawki spadają mniej więcej z prędkością trochę mniej niż metr. Duże krople spadają z prędkością 7, 5, 10 metrów na sekundę. I to, że prawda, większa kropla spada szybciej, powoduje, że zderza się z mniejszą kroplą. Mechanizm tych zderzeń jest dosyć skomplikowany, ponieważ tak jak na ten rysunek sugeruje, to nie są takie zderzenia, że po prostu kropla z kroplą się zderza. Ta kropla będzie oczywiście starała się uniknąć zderzenia, tak jak tu jest narysowane. I opisanie tego w sposób dokładny to jest jedna z dziedzin, którym fizyka atmosfery się zajmuje. Tu polski motyw. Chciałem Państwu przypomnieć, wiem, że Polskie Towarzystwo Fizyczne zdaje się, że ten rok nazywa rokiem Smoluchowskiego. Byłem w zeszłym roku w Krakowie, na dziedzińcu uniwersytetu, w ogrodach znalazłem taką plakietkę, z której pochodzi zdjęcie. Bardzo dobrze, w internecie zdjęcie jest bardzo słabe, Smoluchowskiego i notka, którą tutaj skopiowałem. To był fizyk, który się zajmował fizyką statystyczną i między innymi
opracował czy zbudował równanie, które opisuje zderzenia cząstek. Niekoniecznie kropel deszczowych, ale aerozolu, czy w jakimś takim układzie, że mamy rozkład cząstek i jak one w jakiś sposób się będą zderzały. Jest pytanie, jak to widmo będzie się zmieniało. Troszeczkę trudny to będzie mi do wytłumaczenia dla zupełnych laików, ale idea jest taka, że to jest przykładowe rozwiązanie równania Smoluchowskiego. Niestety fizycy chmur nie nazywają tego równaniem Smoluchowskiego, mówią na nim równanie koagulacji. No ale my wszyscy wiemy, że naprawdę jest to równanie Smoluchowskiego. A na tym diagramie na horyzontalnej osi są rozmiary 1, 10, 100, 1000 mikrometrów, to jest 1/10 mm, 1 mm. A początkowe widmo jest tutaj i teraz co 5 minut rysowane są widma, które wynikają z rozwiązania tego równania Smoluchowskiego z takim początkowym widmem. No więc po 5 minutach to widmo staje się minimalnie szersze. Po 10 minutach pojawiają się coraz większe krople, które zbliżają się do tych rozmiarów, powiedzmy, kropel mrzawki. Po 15 minutach pojawia się oddzielny pik. Widać, że to widmo zaczyna się przesuwać w prawo. Ta część widma, prawda? I na koniec po pół godzinie mamy taką pozostałość z tego początkowego widma tutaj i widmo kropli deszczowych. A to jest w bardzo prostym takim modelu. Wyobraźmy sobie, że mamy objętość, w której te kropelki się zderzają. Oczywiście jest to bardziej skomplikowane w przyrodzie, ponieważ one wypadają, co oczywiście tutaj nie jest uwzględnione i tak dalej, i tak dalej. Niemniej chciałem Państwu pokazać to rozwiązanie właśnie dlatego, żeby przypomnieć, że Marian Smoluchowski ma przyczynek również do fizyki chmur. Teraz chwilkę porozmawiajmy sobie o lodzie. Znowu wracam do tego samego zdjęcia, które już pokazałem. Pomówmy sobie trochę o lodzie, co się dzieje z lodem. Powiedziałem Państwu, że w zasadzie łatwo jest zrobić kropelkę skondensowanej wody. Dlatego, że praktycznie w warunkach atmosferycznych zawsze jest wystarczająca liczba jąder kondensacji. To widać właśnie dmuchając powietrze, to widać wydmuchując powietrze w chłodny dzień, prawda, robią się kropelki, czyli tych jąder kondensacji jest zawsze dużo. Dużo trudniej jest zrobić kryształek lodu. Istnieje kilka mechanizmów powstawania kryształków lodu. Najbardziej powszechny jest mechanizm, w którym kropelka, która powstała w niższej temperaturze, zostanie przeniesiona przez chmurę do chłodniejszej temperatury i tam zamarznie. A dla temperatur pomiędzy 0 a około minus 40 stopni Celsjusza, żeby ta kropelka zamarzła, potrzebne jest tak zwane jądro zamarzania, które po angielsku się nazywa ice forming nucleus. Jest to zazwyczaj nierozpuszczalna cząstka aerozolu, zupełnie inna niż cloud condensation nuclei. Przypominam, cloud condensation nucleus jest rozpuszczalną cząstką. Te małe kropelki, które są niezaaktywowane jeszcze, to jest rozpuszczona sól w malutkiej kropelce. Tutaj mamy inny mechanizm. To jądro zamarzania albo już jest w tej kropelce od początku, albo się z nią styka i ponieważ ma ono podobną strukturę, jak struktura lodu, następuje zamarzanie. Badania pokazują, im jest zimniej, tym koncentracja aktywnych jąder zamarzania jest większa. To znaczy nie wynika, że jest ich więcej. Nie znaczy, że jest ich więcej. Po prostu one są aktywne w niższych temperaturach. Proces, który jest nie do końca zrozumiały, to jest dziedzina, która się bardzo intensywnie rozwija, jest dużo badań w komorach chmurowych starających się zrozumieć procesy powstawania lodu w tym zakresie temperatur. Dla temperatur dużo niższych, poniżej około minus 40 stopni, sytuacja jest prosta. Kropelka zamarza. W temperaturach poniżej minus 40 stopni w zasadzie nie spotyka się lodu. Nie ma możliwości spotkania lodu, ponieważ tam następuje proces, który nazywa się homogeneous freezing, więc jak widzimy samolot, który leci wysoko i prawda, ma tą smugę kondensacyjną, wiadomo, że tam jest lód, tam kropelek wody nie ma. W związku z tym, jak pomyślimy sobie, jakie jest prawdopodobieństwo, jaka jest szansa znalezienia chmury, w której nie ma cząstek lodowych, no to oczywiście jak jesteśmy bardzo blisko zera, to bardzo mała jest szansa znalezienia chmury, w której jest lód. Poniżej 40 stopni ta szansa jest oczywiście bardzo duża, ponieważ woda zamarza
w sposób jednorodny. Natomiast między nimi jest jakaś zależność od temperatury, która jest często w modelach wykorzystywana, zwłaszcza w takich modelach, powiedzmy, klimatu i tak dalej, że im jest chłodniejsza temperatura, tym będziemy mieli więcej lodu. Czyli ten jeden kryształek, załóżmy, który powstał w dużej chmurze wody, będzie mógł rosnąć bardzo szybko. Dlaczego? To znowuż bardzo podstawowy mechanizm, który prawdopodobnie fizycy se z niego zdawali dawno sprawę, ale fizycy atmosfery odkryli go na początku XX wieku. A fakt, że ciśnienie pary wodnej w stanie nasycenia nad lodem jest niższe niż nad wodą. Czyli mówiąc krótko, jeżeli włożymy kryształek lodu w chmurę kropelek wody, kryształek lodu będzie rósł, a kropelki będą parować, dlatego że strumień pary wodnej będzie od wody do lodu. I tu piękny laboratoryjny przykład. Na płytce zrobiono kropelki wody i spowodowano, że jedna z tych kropelek zamieniła się w lód. Tu w środku jest początkowa kropla, która zamarzła. I po jakimś czasie widać, utworzył się piękny kryształ lodowy, który wysysa wodę z tych pozostałych kropelek, żeby rosnąć. To jest bardzo ładne doświadczenie tego mechanizmu, który w fizyce chmur nazywa się mechanizmem Findeisena-Bergerona od fizyków, meteorologów Waltera Findeisona i Tora Bergerona, który większość swojego czasu spędził w Uppsali. Jest bardzo dużo różnych kryształków lodu. Myślę, że jeśli Państwo patrzą na to, co leci z nieba w zimie, to zdają sobie sprawę z tego, że jest ich bardzo dużo i to, co my po angielsku nazywamy habits, to nie są habits po polsku, bo habits po polsku znaczy trochę co innego, ale rodzaje kryształków. Te zmiany, kształt kryształka zależy od temperatury i zależy również od przesycenia, ile jest pary wodnej w otoczeniu. I te takie piękne gwiazdki, to co nazywamy dendrytami, powstają w warunkach przesycenia względem wody. Natomiast w zasadzie jedynym tutaj, o czym warto by zapamiętać, to jest ta zmiana pomiędzy cząstkami, które są płaskie i cząstkami, które są wyciągnięte. To wynika po prostu ze struktury krystalicznej lodu. Albo w krysztale budujemy jedną z tych ścianek, albo budujemy drugą. I w temperaturach w miarę ciepłych mamy te takie płaskie cząstki. One rzadko występują, dlatego że to są bardzo bliskie zera temperatury. Mówiłem Państwu, że trudno jest zrobić cząstkę w tej temperaturze. Te igły, takie kolumny są częściej spotykane. To są te najbardziej spotykane, najbardziej typowe. I jak pójdziemy do jeszcze niższych temperatur, pojawiają się znowuż takie kolumnowe cząstki. Znowuż w internecie mogą Państwo znaleźć bardzo wiele przykładów z pomiarów samolotowych. Samolot leci i robi zdjęcie każdej takiej cząstki przyrządami optycznymi. To jest zupełnie inna dziedzina, której ja się nie znam, bo jak mówię, jestem, tak jak Szymon powiedział, jestem modelarz raczej bardziej. To są takie pojedyncze cząstki, ponieważ ta cząstka lodu powstaje w chmurze, w której często jest dużo wody dookoła, wody przechłodzonej. Jak ona zacznie spadać, będzie przyłączała kropelki wody, które dotykają z tego kryształka, będą zamarzać. Ten proces nazywa się oszranianiem i tu mamy kilka przykładów takich pojedynczych kryształków. To jest oszroniony płatek śniegu, powiedzmy, taka igła, needle oszroniona. Jeżeli tej wody jest dużo, ten kształt z tego kryształka może być w pewnym momencie zniknąć. Już nie wiadomo, co było w środku. Tu się domyślamy, że pewnie jakaś taka igła. To nie wiadomo, co to jest. To jest to, co się po polsku mówi krupa albo gropel po angielsku, albo niektórzy na to mówią soft hail. A to jest, to powiedzmy, może być milimetr, dwa. I oczywiście największym, najbardziej groźnym jest grad, czyli po angielsku hail. A ten może być olbrzymi. Największy w moim laboratorium siedzi w lodówce, ma 1,5 kg. Zupełnie jest tej wielkości gdzieś tam z Dakoty czy skądś. No. Wyobrażam sobie, co by się stało, jakby to na samochód spadło. Zaczęliśmy od tego rysunku, po tym krótkim przedstawieniu. Myślę, że teraz ten diagram jest bardziej zrozumiały. Tutaj mamy aktywację, mamy wzrost przez kondensację. Kropelki stają się coraz większe.
A proces zderzeń jest bardzo nieefektywny dla małych kropelek. One się po prostu bardzo łatwo mijają. No, więc muszą urosnąć do pewnych rozmiarów, typowo 12-14 mikronów, żeby zacząć się zderzać. A te procesy zderzeniowe prowadzą, niezaznaczone jest tutaj, do powstawania mrzawki czy deszczu. A jak przekraczamy 0 stopni Celsjusza, mogą się zacząć procesy lodowe, prawda? Ale ponieważ wiemy, że jest trudno zrobić kryształek lodu, to bardzo często jest to, co my mówimy, mixed phase cloud, czyli mamy i wodę, i lód. Natomiast w temperaturach minus 40 w zasadzie jest tylko lód, dlatego że jeżeli nawet ten kryształek, ta kropelka wody tam dotrze, ona po prostu zamarza. No i oczywiście są procesy opadowe, czyli mamy łączenie się, to się nazywa agregacją, aggregation po angielsku. A czasami te kryształki mogą się rozpadać, wtedy mamy takie wtórne tworzenie lodu, że tak powiem. No i oczywiście deszcz, a poniżej chmury. A to, co o tym opowiadałem teraz, patrzę, jak jestem z czasem, ja mam zwyczaj na ogół przedłużeń, więc muszę się kontrolować, żeby państwo nie uśpić. To był taki naprawdę bardzo ogólny przegląd zagadnień, jakimi zajmuje się fizyka chmur. A mogą państwo powiedzieć, no dobrze, ale co to ma wspólnego z meteorologią? No z meteorologią może jeszcze, bo jak pada na głowę deszcz, to człowiek by chciał wiedzieć, dlaczego ten deszcz pada. No a zwłaszcza z klimatologią, co to ma wspólnego z klimatem? I żeby to zrozumieć, musimy zrozumieć podstawy bilansu energetycznego Ziemi. Tu jest przykładowy taki rysunek, który to pokazuje, ale zanim do tego dojdziemy, wezmę kawałek kredy i narysuję, o co tutaj chodzi od początku. Więc mamy Ziemię, tak, nachylaną o mniej więcej 20 stopni w stosunku do orbity, po której się porusza. Tu jest Słońce, tak. Tu przychodzi promieniowanie słoneczne. W odległości od Słońca, jakiej my jesteśmy, na metr kwadratowy przychodzi mniej więcej 1,5 kW, 1500 W, troszkę mniej, 1400 z kawałkiem. To dużo, to tak jak małe żelazko bym pomyślał. Teraz tak, to, że o Ziemi jest nachylona, prawda, ponieważ Ziemia obraca, w tym momencie tu mamy lato, jak pójdziemy na drugą stronę, lato będzie tutaj, prawda, na południowej półkuli. To jest jeden efekt. Drugi efekt jest taki, że tu jest dzień, tutaj jest noc, prawda? Czyli to promieniowanie, które przychodzi od Słońca, naprawdę rozkłada się na nocną i dzienną i również jest cykl roczny. Czyli energia, która dociera na tym rysunku na górną, powiedzmy na wierzchołek atmosfery, to nie jest 1500 W na metr kwadratowy, tylko jest 342 W, ponieważ uśredniliśmy po całej planecie i po cyklu rocznym. Teraz widzą państwo, jakiego niesamowitego przeskoku żeśmy dokonali. Od tych malutkich procesów, w których mówimy, jak się zderzają kropelki, teraz mówimy o całej planecie. Wow! To jest fenomenalne. To jest ta energia, która przychodzi. No ale oczywiście, jakby tak przychodziła i przychodziła, to już by nas dawno nie było. Więc oczywiście jest mechanizm, że energia jest uwalniana do przestrzeni kosmicznej. Ta energia przychodzi skąd? Ze Słońca, czyli przychodzi z korony słonecznej, z promieniowania, co mówimy, promieniowanie krótkofalowe, mniej więcej zbliżone do promieniowania widzialnego. To oczywiście nie przypadek, dlatego że oczy wykształciły się w ten sposób, żeby widzieć światło, które przychodzi. To nie jest przypadek. Natomiast planeta cała promieniuje w temperaturze takiej, jaką średnio z przestrzeni kosmicznej ją widać. To jest mniej więcej temperatura górnych warstw atmosfery, około minus 20 stopni, minus 10, minus 20. Czyli to jest promieniowanie krótkofalowe, to jest promieniowanie długofalowe. Tak? To jest jedyny mechanizm, jeżeli pominąć energię geotermiczną, jeżeli pominąć to, że spalamy, że organizmy spalają, że my jeździmy samochodami, że są fabryki i tak dalej. To są minimalne, dodatkowe efekty. Tak wygląda bilans energii.
w tym pointerze słabo energia. O, jest. Czyli to jest to, co przychodzi z góry. To jest tutaj to coś. Teraz tak. Ta część opisuje, co się dzieje z promieniowaniem atmosferycznym, z tym słonecznym, które przychodzi. Ta opisuje, co się dzieje z promieniowaniem długofalowym, tym, które Ziemia emituje. No więc tak, z tych 340 watów mniej więcej 20% jest w atmosferze pochłonięte. Do mniej więcej 20% jest odbite przez chmury. Pamiętają Państwo ten pierwszy rysunek, gdzie mówiłem ciemne podłoże, białe chmury. Około 10% jest odbite przez powierzchnię Ziemi i mniej więcej połowa dociera do powierzchni Ziemi. To jest to, co dociera do powierzchni Ziemi i z czym powierzchnia Ziemi musi sobie dać radę. Daje sobie tę radę w następujący sposób. Po pierwsze oczywiście mamy tą wymianę ciepła bezpośredniego. To jest to, jak grzejemy wodę w czajniku, to prawda woda się podgrzewa. W związku z czym powietrze przy powierzchni Ziemi się podgrzewa i się unosi. Druga część jest to, co nazywamy obiegiem wody w przyrodzie. Oczywiście woda jak paruje, zabiera ciepło. Jak kondensuje, oddaje ciepło. To jest obieg wody, to jest cykl hydrologiczny. Parowanie i powrót wody w postaci deszczu. W skali roku te dwa muszą się ze sobą bilansować. To, co paruje, musi wrócić na powierzchnię Ziemi. Jeżeli pominąć jakieś tam minimalne efekty z ucieczką parą wodną z wysokiej atmosfery itd., itd. Następnym, to jest teraz część promieniowania długofalowego. To, co wysyła Ziemia, w znacznym stopniu wraca. To jest ten tak zwany efekt cieplarniany, w którym uczestniczą gazy cieplarniane, czyli para wodna, dwutlenek węgla i inne gazy i oczywiście chmury, bo chmury też pochłaniają i wysyłają z powrotem. Jest wąskie pasmo, w którym promieniowanie w pewnym zakresie ucieka, nie widzi go ani chmury, ani gazy, to jest tak zwane okno atmosferyczne. Na wierzchołku mamy dokładne zbilansowanie, na tym diagramie, bo wiemy, że w rzeczywistości tak nie jest. Z dokładnością do pełnego wata tutaj jest idealny balans. Jeżeli byśmy mieli dane doświadczalne z satelity, z pomiarów, a z dokładnością do ułamka wata, to by się okazało, że troszeczkę ten bilans nie jest taki dokładny, no bo klimat się zmienia, o tym wiemy. I to samo jest na powierzchni Ziemi. Czyli przeszliśmy od tych bardzo małych skal, mówiąc o procesach w chmurach, do olbrzymich skal planetarnych. Na tym rysunku, jak Państwo widzą, w trzech miejscach pojawiają się chmury. Odbijają promieniowanie słoneczne, pochłaniają promieniowanie wysłane z Ziemi i wysyłają je z powrotem i oczywiście bezchmurnie byłoby cyklu hydrologicznego. Po tej stronie, gdzie chmury odbijają promieniowanie słoneczne i tutaj, gdzie są procesy hydrologiczne, istnieje możliwość, że co by się stało, gdyby te chmury się zmieniły? Pokazywałem Państwu te pomiary z Azorów, gdzie różniły się rozmiary kropelek i tak dalej, i tak dalej. Te zagadnienia są ostatnio bardzo dyskutowane i są bardzo mocno dyskutowane. To jest to, co się w literaturze nazywa pośrednim wpływem aerozoli na klimat. Pośrednim. Dlaczego pośrednim? Gdzie jest bezpośredni wpływ aerozolu? Bezpośredni wpływ aerozolu jest to, że aerozole są w powietrzu. Więc na tym diagramie tutaj to pochłanianie 20% to jest ten bezpośredni wpływ. Natomiast ten następny pośredni to jest to, że aerozole zmieniają własności chmur. A ten rysunek pokazuje sytuację, kiedy cząstka powietrza, od której żeśmy zaczęli, wznosi się w atmosferze, tworząc taką ładną chmurkę i kontrastujemy przypadek, kiedy mamy czysty aerozol z aerozolem w przypadku, kiedy aerozol jest zanieczyszczony. No więc co się stanie? Aerozol czysty będzie miał mniejszą koncentrację kropel, czyli gdzieś wyżej w chmurze krople będą większe. Prawda? Jeżeli dynamika nic tam się nie zmieni, tyle samo wody mniej więcej musi być, więc krople muszą być większe. Jeżeli aerozol jest zanieczyszczony, krople będą mniejsze. Teraz jaki to ma wpływ? Po pierwsze, jeżeli tą samą masę wody rozłożymy na mniejsze kropelki,
szkolne zadanie pokazać, że przekrój tych kropelek będzie większy. Czyli jeżeli każda kropelka jest takim malutkim zwierciadełkiem, które odbija promieniowanie słoneczne, jeżeli rozłożymy tą masę kropel albo na większe krople, albo na mniejsze krople, to spowoduje, że w przypadku mniejszych kropli więcej energii słonecznej będzie odbite. Czyli to, co się nazywa albedem, ilość energii odbitą. Zmienimy tą ilość tej energii. To jest to, co jest, nazywa się pierwszym efektem pośrednim. Ale pokazywałem też Państwu, że jeżeli krople są duże, to może powstać więcej deszczu. To nazywa się drugim efektem pośrednim. Pada więcej deszczu. Co to znaczy pada więcej deszczu? Zostaje mniej wody w atmosferze, czyli na przykład chmurka zrobi się mniejsza, bo straciła wodę na deszcz. Teraz to są oczywiście takie wyidealizowane dyskusje, prawda? Naukowcy uwielbiają dyskutować. Bardzo znany uczony mój kolega Amerykanin kiedyś opowiedział mi taką historię, którą opowiem po angielsku, a potem spróbuję przetłumaczyć na polski. Pytanie jest, why scientists quarrel so much? Dlaczego uczeni tak się kłócą ze sobą? Because stakes are so low. Ponieważ tak mało zależy od tego, czy się zgodzą, czy nie. Czyli uczeni mogą prowadzić dyskusję godzinami i tak z tego nic nie wyniknie, prawda? Dobrze, ale to są teoretyczne rozważania, ale jest przykład, kiedy tego typu efekty widać. To jest to, co pan Jezus nazywa się ship tracks. Usiłowałem znaleźć przetłumaczenie tego. Google mi powiedział tory kolejowe. Chyba raczej nie. To nie są tory kolejowe, ale rzeczywiście to są jak gdyby takie tory, które statek za sobą zostawia. To nie są smugi kondensacyjne, bo myślę, że samolotu. Myślę, że taka byłaby pierwsza myśl. Nie. To są, tu jest niska chmura, taki postrzępiony stratokumulusik, którego wcześniej pokazywałem, tutaj też. I statek, który płynie, wypuszcza z komina oczywiście spaliny i te spaliny zostawiają w atmosferze, w tych chmurach ślad. Po prostu odbiciowość tutaj, widać to przez satelitę, dlatego że odbiciowość w tym obszarze, gdzie jest ten dym z komina, jest inna. Prawda? Więc to, te rozważania, które tutaj Państwu prezentowałem, nie są takie zupełnie wyidealizowane. No dobrze, to teraz dlaczego fizyka chmur jest awangardą meteorologii i klimatologii? Dlaczego? No po pierwsze starałem się Państwa przekonać, że chmury i opady stanowią kluczowy element pogody i klimatu. Bardziej o klimacie niż o pogodzie, ale myślę, że pogodę też sobie Państwo zdają sprawę. Przypomnijmy sobie początek tygodnia pogody i przypomnijmy sobie dzisiaj pogodę. Ale również dlatego, że symulacje komputerowe w tej chwili potrafią chmury robić w sposób explicite. Potrafią rozwiązywać równania na tak drobnej siatce, że procesy chmurowe już tam potrafią żyć. Ten rysunek pokazywałem Państwu na początku. To jest przykład symulacji modelem do przewidywania pogody linii szkwałowej. Nie będę wchodził w szczegóły, o co chodzi. W każdym razie tego typu modele są dzisiaj używane na całym świecie do przewidywania pogody o drobnej siatce, kilometra powiedzmy. Troszeczkę teraz chciałem wykorzystać to, że mam mówić o prostych rzeczach. Czym klimat różni się od pogody? To taki temat, prawda, troszkę kontrowersyjny. Ed Lorenz, myślę, że dla wielu Państwa jest to znane nazwisko. Efekt motyla jest najbardziej z nim związany. Co to jest efekt motyla? To jest motyl, który macha skrzydłami, zmienia pogodę na drugim końcu świata. Idea jest bardzo prosta. Machnięcie motyla zmienia warunek początkowy. Równania, które opisują ewolucję tego układu w czasie są, my mówimy nieliniowe, powiedzmy są skomplikowane na tyle, że te malutkie zaburzenia początkowe powodują, że rozwiązania się rozchodzą. Tak? Czyli jakby motyla nie było, pogoda będzie inna za 2 tygodnie niż jak motyl machnął skrzydłami. To oczywiście koncept, że tak powiem. Klimat jest tym, czego chcesz, pogoda jest tym, co jest za oknem. Czyli klimat jest tą, powiedzmy, średnią, a to, co jest za oknem, to jest to, z czym musimy żyć. Wymyśliłem bardzo prosty przykład. Znaczy, nie wiem, czy ja wymyśliłem, pewnie nie, ja nie pierwszy, ale rzeczywiście uważam, że to jest fajny przykład.
Co to jest pogoda, a klimat? Prosty model koncepcyjny. To tutaj powiedzenie jest przypisywane Einsteinowi, ale jak Państwo poszukają na internecie, to wtedy ludzie dyskutują, czy to naprawdę tak jest, czy nie. Że wszystko powinno być tak proste, a proste tak, jak to jest możliwe, ale nie prostsze. No więc spróbujmy zrozumieć pogodę i klimat w takim prostym modelu. Czyli mamy wahadełko, które się waha. Tak? Klimat to jest tym położeniem równowagi. Natomiast pogoda jest ruchem tego wahadła. To jest 35-stopniowy upał w lipcu. To jest 15-stopniowa pogoda w lipcu, jak leje deszcz. A tu jest nasze ulubione 25 stopni, które lubimy, ładna pogoda, przyjemnie, prawda? Natomiast wahadło się waha. Dobrze, teraz czym różnią się zmiany klimatu od zmian pogody? Zmiana klimatu to jest niewielkie odchylenie od położenia równowagi tego wahającego się wahadła. Wiemy, że to odchylenie jest małe, bo te dyskusje naukowe są o wzroście temperatury o 3/4 stopnia, o 1 stopień. W zasadzie coś, to trudno jest odczuć w życiu codziennym, czy w domu jest 19 stopni, czy 20. No jak jest 25, to jest za gorąco, jak jest 18, to powiedzmy jeszcze jest ok. Natomiast pogoda, i to na to są dane, które to pokazują, oczywiście ta amplituda tego wahadła stała się większa. I to jest to, dlaczego na przykład burze stają się teraz bardziej groźne niż były 20-30 lat temu. Ja jako żeglarz nie pamiętam przypadków z takimi burzami, jak zdarzały się kilka lat temu, w tym roku w Borach Tucholskich. To jest po prostu wahadło, które zostało odchylone troszkę, ale jego amplituda wahań bardzo się zmieniła. My wiemy, że ta zmiana tutaj jest niewielka, bo te procesy zmian klimatycznych to jest w zasadzie wszystko w gradach 1% zmiany strumieni energii. To bardzo trudne. Jeżeli ktoś potrafi zrobić pomiar z dokładnością do 1%, to jest bardzo dobrze. Kontynuując tą myśl, sceptyk może powiedzieć w ten sposób, modele nie potrafią przewidzieć pogody na kilka dni do przodu, jak więc mogą one przewidzieć, co dzieje się z klimatem? No, może, słusznie, ale proszę zwrócić uwagę, że w tym prostym układzie my potrafimy przewidzieć ruch wahadła bardzo dokładnie, nie ma w tym nic. Jeżeli znamy położenie początkowe, potrafimy ten problem rozwiązać. Oczywiście z pogodą nie jest tak łatwo. To jest kolejny, moim zdaniem, bardzo fajny przykład, czym różni się pogoda od klimatu. Pogoda jest rzutem kostką. Nie wiadomo, co będzie w następnym rzucie. Klimat jest wynikiem wielu takich rzutów. Wiadomo, co będzie. Wiadomo, że średnia będzie 3, prawda? No dobrze. Jeżeli Państwo są ciekawi, zaciekawieni klimatem, polecam bardzo fajną stronę Nauka o klimacie, którą Szymon z grupą ludzi prowadzi, blog, dyskusję. Polecam, nie będę o tym mówił. Następny temat, skąd biorą się lepsze prognozy pogody? Skąd można mieć lepszą prognozę pogody? To jest zdjęcie dzisiaj, satelitarne. Piękny układ niżowy i piękna sytuacja, bezchmurne niebo nad Polską. To jest strona, którą polecam Państwu, jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej. Jaka będzie pogoda za kilka godzin, to jest bardzo pomocne. To jest cała Europa, ale również można patrzeć na poszczególne kraje. Dobre prognozy pogody wymagają wielkiego potencjału ludzkiego i olbrzymich mocy obliczeniowych, to jest jasne. Nie będę wchodził w szczegóły, jak się to robi, to jest olbrzymia dziedzina nauki, jak robić lepsze prognozy. Te dobre prognozy, naprawdę najlepsze na świecie, robi Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, European Centre for Medium Range Weather Forecasts, która ma swoją siedzibę w Anglii. Składki na to centrum, każdy z krajów członkowskich płaci i z tego to centrum robi te prognozy. I oczywiście ktoś, kto płaci składki, ma potem z tego korzyści. Tutaj są kraje członkowskie, a tu jest mapa krajów członkowskich.
Pozostawię to bez komentarza. A następne, znowuż, mówimy o chmurach, o fizyce chmur. Jak poprawić symulację klimatu, a w szczególności reprezentację chmur? Dosyć prosta odpowiedź. Używając modelu, w którym chmury są symulowane explicite. Gdybyśmy na te symulacje wymagają siatki mniej więcej 50 metrów. Gdybyśmy potrafili rozwiązać równania opisujące pogodę, klimat na siatce 50 metrów, prognozy pogody może by nie były lepsze, natomiast to, co się dzieje z klimatem, byłoby dużo lepsze, prognozy klimatu. Ale takie symulacje trzeba liczyć na setki lat, na tysiące lat. To jest absolutnie niewykonalne przy dzisiejszej technologii. Natomiast ja wpadłem na bardzo fajny, prosty pomysł. Coś, co się nazywa superparametryzacją. Od Supermana, of course. Parametryzacja to jest jakiś uproszczony proces opisu. Na przykład w modelu klimatu, to jest załóżmy siatka modelu klimatu. W każdym oczku mamy temperaturę, wiemy, ile jest pary wodnej. No, chmur nie wiemy, jakie są, bo model tych chmur nie potrafi obliczyć. Nie ma dynamiki takiej dynamiki, jaka jest tutaj, prawda? Bo to jest siatka, powiedzmy, 100-kilometrowa, na tym schemacie nawet większa. A co możemy zrobić? Ja zaproponowałem taką metodę, że w każdym oczku siatki, nie w jednym jak tutaj, ale w każdym, włożymy sobie taki prosty modelik chmurowy. Czyli w każdym oczku siatki będziemy mieli model chmury taki, że jak będą warunki sprzyjające do powstania chmury, chmura powstanie. Jak będzie ta chmura musiała umrzeć, bo nie będzie dobrych warunków, to chmura umrze i tak dalej i tym podobne. A to podejście czasami nazywa się multi-scale modeling framework, czyli takie modelowanie wieloskalowe, ponieważ to, co dzieje się na planecie, pogoda, fale, jest rozwiązywane na tym układzie tutaj. Natomiast to, co dzieje się w chmurach, te małe procesy, jest rozwiązywane w tym małym modeliku. I te modele ze sobą mówią do siebie. Komunikują się co krok czasowy tego dużego modelu. To podejście rzeczywiście, to już praktycznie jest 20 lat, jak ja to zaproponowałem, to rzeczywiście pchnęło modelowanie klimatu na nowe tory. Mieliśmy takie Science and Technology Center z National Science Foundation przez 10 lat. Kupę dobrej roboty. Dobrze, to już teraz tylko podsumuję. Fizyka chmur przeszła w ostatnich dziesięcioleciach olbrzymią transformację od pobocznej, może nawet niechcianej, gałęzi fizyki do awangardy fizyki pogody i klimatu. Obserwacje chmur przez samoloty, przez satelity, badania laboratoryjne, na przykład komory chmurowe, czyli komory, w których się bada, jak cząstki rosną. Teoria jest zawsze ważna i modelowanie numeryczne, to czym ja się zajmuję na co dzień, pozwalają na głębsze zrozumienie roli chmur w procesach pogodowych i wpływu chmur na klimat i jego zmiany. To wyzwanie dla nas wszystkich, dla naukowców, ale i możliwość prowadzenia badań o kluczowym znaczeniu dla przyszłych pokoleń, z czego ja muszę powiedzieć, nie zdawałem sobie sprawy, jak do fizyki chmur się dostałem, zupełnie przypadkowo. Przepraszam, fizyków, teoretyków, teoria mnie zupełnie nie pociągała. Czegoś, czego nie można dotknąć, uważałem, że człowiek nie będzie miał intuicji do czegoś takiego. Geofizyka wydawała się ciekawa. W zakładzie tutaj fizyki atmosfery w Instytucie Geofizyki były prowadzone badania z zakresu fizyki chmur. Było to fajne. I nagle się okazało, że ta fizyka chmur, wow, klimat od tego zależy, pogoda od tego zależy. Także ja miałem dużo szczęścia, ale jeszcze jest tyle do zrobienia, że jak są młodzi ludzie na sali i myślą, w którą stronę pójść, zapraszam. Zakład Fizyki Atmosfery, czyli Instytut Geofizyki, jest bardzo dobrym, jest na światowym poziomie. Dzięki nam, Szymon, Hania Pawłowska, też ja, mimo że jestem tylko tutaj od czasu do czasu, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Wojtku. Dziękuję za wykład o podstawach. No i teraz mamy czas na pytania. Szymonie, tam było pytanie. A, tu jest.
Moje pytanie troszeczkę dotyczy, znaczy bardziej dotyczy fizyki chmur. Mianowicie, z jednej strony wiemy wszyscy, że w chmurach z dużą konwekcją są wyładowania elektryczne. Z drugiej strony tak, popatrzymy, jak się zastanawiać nad przyczynami. Z jednej strony mamy przy czystej pogodzie dobrze obserwowane pole elektryczne w czystym powietrzu, czyli powiedzmy element globalnego obwodu elektrycznego, tak. A z drugiej strony pojedyncza cząstka wody jest bardzo silnie polarna, prawda? I teraz pytanie, co ma większe znaczenie, jak to się w obecnej chwili modeluje, bo dawno tego nie dotykałem. Muszę powiedzieć, że trafił pan w zagadnienie, którym ja się zupełnie nie zajmuję. W związku z czym nie będę mógł panu dużo pomóc. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że procesy elektryfikacji chmur są ciągle mało zrozumiane. Jest kilka teorii, głównie polegająca na zderzeniach kryształków takich oszronionych z mniejszymi kryształkami i prawda, przez to, że one się przy tych zderzeniach wymieniają trochę ładunkami, te jedne spadają szybciej, te drugie są niesione do góry. Natomiast wiadomo z obserwacji, że wyładowania są dużo częstsze nad lądem, że chmury konwekcyjne nad lądem prawda, są dużo bardziej zelektryfikowane niż nad oceanem. Jest to między innymi używane jako jeden z argumentów, dlaczego wpływ aerozoli może być właśnie taki, że powoduje wyładowania nad oceanem, nad lądem, a nie nad oceanem, dlatego że po prostu te procesy mikrofizyczne w tych dwóch są troszkę inne. Ale jeśli chodzi o zwłaszcza tą ogólną cyrkulację, że tak powiem, ogólną ten pole, nie jestem tu w stanie panu pomóc. Kwestia raczej dotyczyła może bardziej mikrofizyki tych chmur, kropelek, czy dla wszystkich jest to tak samo ważne, jakieś elektryzowanie się. Jeśli chodzi o kropelki, nie wiem, natomiast to, nad czym ludzie pracują, z tego co wiem, to jest właśnie w jaki sposób następuje separacja ładunków. Ale jak mówię, to jest w modelach, jeżeli chodzi o modele, w modelach w zasadzie tego jeszcze nie ma. Bo to w zasadzie trzeba by naprawdę sprytnie wiedzieć, jak to zrobić. Może kiedyś. Proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie krzywej Smoluchowskiego, krzywej kondensacji. Rozumiem, że ta krzywa została wyprowadzona korzystając z fizyki statystycznej i chciałem spytać o czynniki, jakie zostały wzięte pod uwagę przy wypisywaniu partition function sumy statystycznej. Nie, szczerze powiedziawszy, nie wiem, kernel chodzi, czy chodzi o jądro zderzeniowe, czy... Bo idea jest taka, że równanie Smoluchowskiego, tak w klasyczny sposób, jak my to robimy w fizyce chmur, polega na rozłożeniu tej ciągłej funkcji na kawałeczki, to co mówimy bins, prawda, czyli tak jakby histogramy i potem się rozważa, co się dzieje, jak krople z tego zderzają się z kroplami z tego. Równanie Smoluchowskiego, jak pan pewnie wie, zapisane w tej takiej postaci, prawda, gęstości, ma dwa człony. Jeden, myślimy, co sprowadza krople do tego bins, więc to mogą być zderzenia takich, które łącznie prowadzą do tego rozmiaru, a zabierane z tego rozmiaru są wszystkie zderzenia z tego rozmiaru z wszystkimi innymi, więc to równanie Smoluchowskiego ma, to jest ewolucja, równanie całkowo różniczkowe, bo jest po lewej stronie jest ewolucja w czasie, a po prawej są jakieś całki. I rozwiązujemy to w ten sposób, że rozbijamy to na klasy, to co mówimy bins. I teraz oczywiście oddziaływanie między klasami zależy od tego, jak wygląda tak zwane jądro zderzeniowe, czyli jak często się one zderzają. Nie wiem, czy o to panu chodziło, czy... To znaczy, z tego co rozumiem, to równanie wynika z założeń i z modeli wprowadzanych przez teorię kinetyczną. Chodziło mi, czy da radę wyprowadzić to samo równanie, korzystając z fizyki statystycznej i z partition function, z sumy statystycznej. Fizyka statystyczna, tak jak pan rozumie, dotyczy stanów równowagi. To jest w oczywisty sposób stan nierównowagi, bo się coś dzieje i ten rozkład ewoluuje. Rozumiem, natomiast na pewnym poziomie osiąga stan równowagi, który prawdopodobnie jest opisywalny. To znaczy, wie pan, no tutaj jak widać sytuacja jest nierównowagowa, to znaczy jest ewolucja w czasie początkowego widma, prawda?
I teraz, czyli idea jest taka, w tym rozkładzie mamy kropelki mniejsze, mamy kropelki większe, one się ze sobą zderzają i jak gdyby tutaj budują kropelki jeszcze większe, prawda? I ten proces następuje w sposób ciągły. Potem jak się pojawiają te duże krople, one lecąc przez tą chmurę tych małych kropelek, z nimi się zderzają bardzo efektywnie. Więc to w ten sposób wygląda, tak jak ja to rozumiem i tak jak to naprawdę mam zakodowane w modelu. Natomiast to, o czym pan mówi, to może ktoś z fizyki statystycznej, ja się nie czuję na siłach. Ja po prostu zastanawiałem się, do czego te wszystkie procesy się relaksują, ponieważ ten ostatni graf wygląda tak, jakby został osiągnięty jakiś stan równowagi. Nie, on, jak gdyby to dalej ciągnąć, to on by się przesuwał do coraz to większych kropel. To są wszystko nierównowagowe, rozumiem. Przynajmniej tak jak ja to rozumiem. Nierównowagowe to, co pan zresztą tutaj powiedział. Podpowiedział mi, dziękuję. Kolejne. Tak. Może pan troszeczkę podejść bliżej? To jest chyba jeden z tych sceptyków klimatycznych. Sceptyków, ten co tam chce mikrofon, ja już go pamiętam. Tak. Może lepszy byłby student, żeby biegał po tych krzesłach. Dzień dobry. Ja mam poważną sprawę dla pana. Nie wiem, czy pan o tym słyszał, ponieważ jest festiwal nauki, a nie zwykłe wykłady na uniwersytecie, więc tu pan ma jedyny być może kontakt z, że tak powiem, pospólstwem i prosiłbym o niecenzurowanie mojej wypowiedzi. Bo dotyczy zmian klimatu. Widzę tendencję cenzuralną. Chodzi mi o badania Jonesa Wigleya, 90. rok, Scientific American publikacja, przetłumaczone i opublikowane w świecie nauki w pierwszym numerze, jaki się ukazał na rynku polskim, o badania chińskie w Tybecie. O tym pisał New Scientist swego czasu. Mianowicie badania Wigleya były takie, że w rozszerzonej drugiej połowie XX wieku, około 60 lat trwania, mamy globalne ocieplenie, ale okazuje się, że na 2/3 powierzchni planety mamy ocieplenie, a na 1/3 powierzchni mamy ochłodzenie w tym samym czasie. Przy czym obszary ochłodzeniowe, ochłodzenie, proszę nie cenzurować, obszary ochłodzeniowe to były obszary niskich ciśnień, przewagi niskich ciśnień, takie jak Islandia. Obszary ocieplenione, ja przewagi wysokich ciśnień. Chcę wiedzieć, czy pan w ogóle o tym słyszał, bo może to jest nieważne, bo może chodzi o to, że czy się naukowcy kłócą, to nie ma znaczenia, bo blok energetyczny jest tak silny, że nie wolno nawet nic powiedzieć na Festiwalu Nauki. Wie pan, ja myślę, że uczeni się nie kłócą. To jest pytanie. Jest poważne pytanie, czy pan zna te badania, bo jest kłótnia między naukowcami o lodowce. Lodowce te, których zasięg rośnie w górę i rośnie w dół, to są te, które są w obszarze niskich ciśnień. A lodowce, które kurczą się od góry i kurczą się od dołu, to są te w obszarze wysokich ciśnień, na przykład na Alasce. A te, których przybywa na Islandii w tym okresie czasu. Sceptycy mówią o swoich lodowcach, zwolennicy o swoich lodowcach. Jest kłótnia zrobiona po to, żeby nie dojść do prawdy. Nie, wie pan, ja proponuję trzymać się tematu chmur. Wie pan, ja pokażę państwu slajd, który mnie jako modelarza, jeżeli są, to po pierwsze tak, ja myślę, że uczeni się nie kłócą, jeśli chodzi o zmiany klimatu. Niektórzy twierdzą, że 97% uczonych zgadza się. To, że gdzieś się pogoda zmienia, czy klimat zmienia się inaczej niż w innym miejscu, jest rzeczą, ja myślę, dobrze, ma sens. Na przykład wiemy, że te zmiany pogody, które są, zmiany klimatu, które są, dotyczą głównie umiarkowanych szerokości i przybiegunowych, podbiegunowych. Tam się przy biegunie się najbardziej, najszybciej zmienia klimat. Wiemy to z obserwacji. Natomiast przy równiku praktycznie nie. Mało tego, w historycznych danych przy równiku temperatura praktycznie nie zmieniła się przez bardzo, bardzo długi czas. Nie chcę mówić, dawać liczb, bo mogę coś powiedzieć nieprawdziwego. Natomiast mnie, jako modelarza, który zajmuje się modelowaniem, najbardziej przekonuje tego typu diagram, który pokazuje,
zmiany temperatury to są symulacje modeli klimatu, wielu, dlatego tu jest taka cała duża wiązka tych symulacji. A to są symulacje Climate Model and Comparison Project 3 i 5. Nieważne, chodzi o to, że wiele, wiele, wiele modeli. A na górnym diagramie, więc tak, na obu tych diagramach jest pokazana, jak temperatura się zmieniała. Widzą Państwo, że ona rośnie w górę od mniej więcej 60 lat. Tu było wolniej, teraz jest szybciej. Natomiast różnica między górnym a dolnym panelem wynika wyłącznie z tego, że tutaj na górnym panelu w modelu jest tylko to, co się nazywa natural forcing, czyli na przykład wybuchy wulkanów, prawda? Na dolnym są również jest czynnik ludzki, czyli zmiana dwutlenku węgla. Mówiłem Państwu, że zmiana dwutlenku węgla to jest ten gaz, nad którym my tak dyskutujemy, a najważniejsza jest para wodna. To, co nazywa się takim sprzężeniem zwrotnym, że jak temperatura trochę się zmieni, to może być więcej pary wodnej w powietrzu. I to mniej więcej połowa zmian wynika właśnie z tego. Nieważne. Ważne jest na tym diagramie to, że jeżeli w tych modelach jest tylko forsowanie naturalne przez wulkany, to widać, że te krzywe się rozchodzą. I tu jest wiele modeli, one się oczywiście różnią, bo to nie jest łatwy problem. Mówiłem, że szukamy 1%, prawda? Natomiast jeżeli dołożymy dwutlenek węgla, widać, że wszystko zaczyna się dużo ładniej zgadzać. To jest dla mnie, jako dla modelarza, bardzo dobry przykład, że to, że mamy zmiany klimatu, nie wynika z zmian orbitalnych, jak niektórzy by chcieli, to się nazywa Milankovitch Cycles. Nie wynika to z jakichś innych tych, po prostu sami sobie strzelamy w nogę. Taka jest prawda. Dziękuję serdecznie. Okej, to ja mam takie pytanie z zakresu, powiedzmy, bardziej modelarstwa. A propos tego modelu, który Pan prowadził z superparametryzacją, jeśli nie przekręcam, czy to by działało mniej więcej w ten sposób, że na każde oczko siatki mamy jakby dodatkowe zmienne opisujące koncentrację no składników, powiedzmy, chmurowych? Czy tam nie dokładniej rozdzielczości przestrzennej, tylko po prostu jest jakby na każde oczko siatki jakieś kilka zmian dotyczących tego, ile mamy tam procent, powiedzmy, chmur? A potem to znaczy, na każde oczko siatki są troszkę dodatkowe zmienne. Mhm. Poza tym, co jest bardzo ważne, każde oczko siatki, ten modelik mały chmurowy, żeby Państwu tu jeszcze raz włożyć to, o czym my mówimy, więc tu mogą być troszkę inne zmienne. Tu może być więcej, bo w tych procesach chmurowych one są bardziej skomplikowane. Co najważniejsze, te modele rozwiązują inne równania. One rozwiązują równania takie właśnie do dynamiki chmurowej, czyli takie, jak są użyte do takiej symulacji. Natomiast te równania, które opisują dynamikę wielkoskalową, są równaniami uproszczonymi. Okej, to jeśli można jeszcze pytanie dotyczące samego modelowania chmur. Czy to będą modele jakieś płynowe, czy faktycznie jakieś cząstkowe, czy coś takiego, bo to było niesamowite. To są głównie modele oparte na równaniach Navier-Stokesa. Navier-Stokesa, okej. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak dalsze pytania? To jest pytanie. Państwo jesteście już na wysokim poziomie wiedzy na ten temat, a ja chciałabym wiedzieć po prostu, co jakiś czas mówi się, że duży wpływ na klimat wywiera na przykład prąd morski El Niño, prawda? I teraz chciałam się dowiedzieć, czy teraz przy modelowaniu klimatu na przykład się przewiduje, kiedy on się pojawi, czy on jest związany ze zwiększonym promieniowaniem słonecznym, czy z jakimiś innymi czynnikami i na ile ma to wpływ na opady na Ziemi? To, o czym Pani mówi, to są zmiany klimatu, które są związane z dynamiką atmosfery i oceanów połączonych. Ocean jest tym, co my mówimy, że to jest takim kołem zamachowym dla klimatu. Flying wheel, czy flywheel. Dlaczego? Dlatego, że łatwo sobie pomyśleć, pojemność cieplna oceanu jest gigantyczna w porównaniu z atmosferą. Pojemność całej atmosfery to są 4 metry, 4,5 metra wody. Na ocean średnia głębokość jest kilometr. W związku z tym
Słucham? 4 kilometry. 4 kilometry. Jeszcze lepiej. 3 rzędy wielkości. W związku z tym to, co się dzieje w oceanie, jest bardzo ważne dla klimatu. I to nie ważne, co będzie za 10 czy 20 lat, tylko co będzie za lat 1000. Bo taka jest skala dynamiki oceanu. Teraz, oczywiście dynamika oceanu również wpływa na pogodę. To, co pani dała, ten przykład El Niño, tych ciepłych prądów, prawda, czy chłodnego frontu, gdzieś tutaj mam taki rysunek prądów oceanicznych, tego chłodnego prądu, który w średnich warunkach wpłynie, prawda, od bieguna wzdłuż Ameryki Południowej, i to La Niña, kiedy ten prąd jest właśnie taki, przynosi dla rybaków wzdłuż tutaj Chile, na wybrzeżu przynosi obfitość, bo to jest zimny prąd, prawda, dużo tlenu, dużo życia. El Niño to jest to, że to się odwraca. Ten prąd słabnie i ocean tutaj w strefie równikowej staje się dużo cieplejszy. To są zmiany naturalne. One są praktycznie nie do przewidzenia. To jest jedna rzecz, którą w modele klimatu się nie patrzy się, czy one mogą przewidzieć El Niño, tylko na przykład, czy częstość występowania El Niño jest w miarę podobna do rekordu historycznego. Proszę sobie również wyobrazić, że pomiary w oceanie są nieprawdopodobnie trudne. My w atmosferze jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo na całym globie jest wysyłanych kilka tysięcy sond, dwa razy dziennie, które wchodzą do tych baz danych używanych przez centra pogodowe. W oceanie cokolwiek zmierzyć jest strasznie trudno. Dopiero od niedawna są takie boje, nie boje, floaters, czyli takie coś, co nurkuje, wypływa, wysyła informacje z tego poprzedniego nurkowania i robi to ponownie. Ich jest w tej chwili chyba kilka tysięcy, które sobie są one dryfują, tylko wychodzą w górę i w dół. No więc to w ogóle nie da się porównać. To, co się dzieje w głębokim oceanie, jest bardzo mało znane. Oczywiście do pogody nas interesuje te kilkanaście metrów, prawda? Ale to jest wielki temat. Myślę, że jeszcze dużo będzie wątpliwości. Dziękuję. Dalsze pytania? A to może kolejne osoby. Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Panie profesorze, znamy kinetykę czy kinematykę chmury. Sam pan mówił, że miał pan 1,5-kilogramowy lód w lodówce. Czy pańska wiedza, nasza wiedza o kinematyce zmiany chmury umożliwia nam zmianę jej rozwoju do tego stopnia, żeby wyeliminować zagrożenie dla nas. Tworzenie takich właśnie niebezpiecznych brył lodowych, na przykład. Wie pan, to jest kawałeczek historii fizyki chmur. Takie pomysły pojawiły się po raz pierwszy w latach 40., kiedy uświadomiono sobie, że można chmurę zmienić. Można chmurę zmienić w bardzo prosty sposób. I to takie klasyczne zdjęcie z 40. lat, to jest taki, że samolot w przechłodzonej chmurze, czyli w takiej, gdzie byłyby te małe kropelki wody, nie było kryształków lodu, wrzucił suchy lód. Zakręcił tak i wrzucił suchy lód i co się okazało? Te spadające kawałki suchego lodu spowodowały, że te kropelki zamarzły, bo w ich otoczeniu zrobiło się nagle minus 40 czy minus 70, a nie tam minus 5 czy minus 6. I cała chmura, po prostu w tym miejscu chmura zniknęła, dlatego że powstały kryształki lodu, one rosły i po prostu opadły. Więc to jest jeden ze sposobów, ale są też i inne sposoby. To, co się nazywa zasiewaniem chmur, cloud seeding, to był bardzo modny temat w latach 70. Kiedy ja zaczynałem, powiedzmy, to był jeden z tematów, nad którym ludzie pracowali. To, co się mówi rain making, żeby robić deszcz. Mało z tego wyszło, bo to nie jest takie proste. To tak jak z zawracaniem rzek na Syberii, które Sowieci chcieli robić, nie wiem, tam w 50. latach, to nie jest takie proste. W moim poczuciu zaleta czy zasługa takich badań było to, że to bardzo posunęło do przodu zrozumienie mikrofizyki chmur. Dlatego, że żeby najpierw chmurę zmienić, trzeba było najpierw zrozumieć, co w tej chmurze się dzieje. Więc te badania są ciągle kontynuowane, ciągle Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne ma konferencje na temat zmian pogody, weather modification, ale to jest, powiedziałbym, taka troszkę boczna dziedzina fizyki chmur.
jak mówię, ja jestem sceptykiem, z naturą nie należy mieszać, nie należy z nią zadzierać, bo to się bardzo często może, prawda, odbić. Tutaj zmienimy, a tam wyskoczy coś zupełnie. Podobne teraz są koncepcje z tym, co się nazywa geoengineering, czyli są tacy, co uważają, że można procesami modyfikacji zmienić bilans ten energetyczny, który pokazywałem. Jest kilka pomysłów, na przykład, żeby te chmury stratusy zasiewać, żeby były mniejsze kropelki, odbijały więcej energii. Są zupełnie idiotyczne pomysły, żeby w stratosferę wkładać więcej siarki, bo to wtedy będzie tam pochłaniane. No, wolę o tym nie mówić. Tak, i to już będzie ostatnie pytanie, bo już się robi bardzo, bardzo późno. Ja bym się chciał zapytać, jeżeli były te zanieczyszczenia, czy to były tylko zanieczyszczenia brane pod uwagę stałe, czy jakieś właśnie, żeby nukleację zapytać, czy na przykład organiczne związki, które mogły wpływać na napięcie powierzchniowe, czy nawet sam dwutlenek węgla, który no też w jakimś tam stopniu zmienia obraz. Znaczy dwutlenek węgla to myślę, że w minimalnym, znaczy, bo to jest tak jak woda sodowa, prawda, o tym no byśmy tak, ale myśleli. Jest to jakaś zmiana w chemii. Jest, ale myślę, że nie. Jądra kondensacji niewątpliwie jakaś tam chemia za tym stoi. W tych kropelkach zachodzą reakcje chemiczne. Jakie to ma wpływ? No na pewno ma. Myślę, że dużo ważniejsze jest to, że atmosfera zanieczyszczona zawiera dużo większą, szerszą gamę związków chemicznych. Jak mówię, to co ja pokazywałem, takie klasyczne różnice między czystym aerozolem a morskim aerozolem, mniejsze kropelki, większa koncentracja. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Czyli to chodziło głównie o wszelki rodzaj zanieczyszczeń. Tak. Dobrze, tak. Oczywiście głównie rozpuszczalnych, ponieważ te kropelki wody wymagają jądra kondensacji, które są rozpuszczalne. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Wojtku za wykład. Dziękuję Państwu za uwagę. Można... Można jeszcze chwilkę skorzystać z tego, że Wojtek jest z nami i podejść i z nim porozmawiać. Do niedzieli zadać, rano. Tak, no może ja mówię teraz, aktualnie, tak. Profesor Grabowski był z nami przez ostatni rok na swoim sabbatical. Ja chciałem Państwa zaprosić na kolejne imprezy Festiwalu Nauki, które się będą u nas odbywały, szczególnie w sobotę. I jeszcze dostałem informację o konferencji, której widziałem i spotkaniu, które wiąże się no z tym, że już od 20 lat modelujemy pogodę w Polsce. I w ICM-ie będzie konferencja 11 października, także też zapraszamy. A Wojtku, bardzo dobrze mówiłeś, dostaniesz nagrodę kwiatki.